Nie było mnie tutaj przez 30 dni, a wydarzyło się tak dużo, że naprawdę nie wiem od czego zacząć. Przede wszystkim witam was, moi drodzy, na kanale WrestleMania Ja jestem Patryk, a to kolejny film, w którym tym razem zajmiemy się tematem Bloodline, bo naprawdę bardzo dużo. Wokół Bloodline, a szczególnie OG Bloodline wydarzyło się w ostatnich tygodniach Na dzień dzisiejszy jesteśmy po smerdą Po tym smerdą, na którym powrócił CM Punk i dołączył do Romana Reynsa Dołączył do OG Bloodline Natomiast zanim stricte do tego i zanim o tym sobie powiemy To przebrnijmy przez tą całą drogę, przez te wszystkie ostatnie tygodnie od ostatniego filmu na kanale, gdzie powiedziałem o tym, że powrót prawdziwego Bloodline nadchodzi. To jeszcze było w momencie, w którym Jay Uso nie dołączył do Romana Reinsa. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji kanału. Wiem, tak przyznaję się, ostatnie tygodnie nie były zbyt aktywne i po prostu przepraszam. Nie byłem w stanie poświęcić się temu tak aktywnie, jakbym tego chciał. Natomiast wierzcie mi, w momencie, w którym mogę się dla was poświęcić i mogę nagrać ten film, to po prostu to robię. Ten kanał to dla mnie hobby, ten kanał to dla mnie miejsce, do którego... Zawsze wracam z uśmiechem na twarzy I zawsze będę to robił, więc po prostu będę wdzięczny Jeśli cały czas ze mną tutaj będziecie Oczywiście tradycyjnie sekcja komentarzy jest dla was Zapraszam was do dyskusji w komentarzach Na temat tego, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach I do tego, co szykuje się nam na Survivor Series Wargames Gdzie CM Punk zawalczy w jednej drużynie U boku z Romanem Reignsem I powracającym Polem Heymanem W sensie, Paul Heyman nie będzie walczył To Paul Heyman do tego wszystkiego doprowadził Ale jak to się wydarzyło Pozwólcie, że z uśmiechem na twarzy Po prostu sobie przez to przebrniemy Równo trzy tygodnie temu, czyli dokładnie 2 listopada odbyła się gala Crown Jewel Na której zobaczyliśmy sześciosobowy pojedynek targ teamowy, gdzie OG Bloodline Zawalczyło z tym nowym Bloodline Bloodline Solosikowy Wszystko wydarzyło się bardzo szybko I takie też były szczególnie głosy w social mediach Ogólnie w świecie wrestlingu Wszyscy mówili o tym, że jezu to dzieje się zdecydowanie za szybko Natomiast już tutaj Chciałbym się na chwilę zatrzymać I powiedzieć wam o tym jak to było te lata temu te miesiące temu, jak cały storyline Bloodline był przeciągany, wszyscy na że jest to zbyt długo przeciągane, że jest to naciągane, że trwa to za długo, że powinniśmy szybciej dostać taki i taki powrót, bądź takie i takie wydarzenie. A teraz w momencie, w którym dostaliśmy to naprawdę bardzo szybko. Wszyscy mieli z tym nagle jakiś problem. Jeżeli chodzi o mnie, to powiem szczerze, zacząłem w ostatnim czasie bardzo mocno akceptować to, wszystko co się dzieje, bo ma to na pewno jakieś drugie dno, jak wiecie, drugą stronę tego wszystkiego. Prawda jest taka, że jeszcze te dwa, trzy, a na pewno cztery lata temu byśmy po prostu jedli jak z talerza podanego nam pod nos to, co teraz oglądamy, bo. To co teraz serwuje nam Triple H To jest zupełnie niebo a ziemia Jeżeli chodzi o to co dostawaliśmy jeszcze lata temu Z rąk Vince'a Więc wraz z poziomem który wzrósł Wzrosły również nasze oczekiwania I potrafimy mieć problem do naprawdę najmniejszych rzeczy Do których wierzcie mi nic z was nie przyczepiłby się te 2-3 lata temu Natomiast wracając do tego co wydarzyło się Na Crown Jewel gdzie dostaliśmy walkę Po jednej stronie Roman Reigns Jay Uso oraz Jimmy Uso A po drugiej stronie Solo Sikoa, Jacob Fatu oraz Tama Tonga i faktycznie, wszystko to wydarzyło się bardzo, ale to bardzo szybko. Natomiast moja teoria tutaj jest taka, że to właśnie Arabia Saudyjska bardzo mocno mogła naciskać na to, żeby taki pojedynek się odbył, że chcieliby oni OG bloodline właśnie na swoim terenie, na swojej ziemi. No i co w takiej sytuacji Triple H miał zrobić, jak zostało rzucone miliardy dolarów na stół? No, po prostu musiał jakoś to nam ugotować. Jimmy Uso powrócił na Bad Blood, stanął po stronie Roman Rainsa. Następnie Jay Uso po kilku tygodniach dołączył do Jimmy'ego Uso oraz do Romana Rainsa. Natomiast było bardzo niepewny, nie ufał Romanowi Reignsowi I zrobił to tylko ze względu na Jimmy'ego Na Crown Jewel OG Bloodline przegrywa Powraca też Sami Zayn, który staje u boku właśnie Romana Reignsa Natomiast w bardzo niefortunny sposób wykonuje Helluva Kick właśnie w Romana Reignsa A wokół tego wszystkiego bardzo mocno mącił sam Solo c Który twierdził, że Sami Zayn jest po jego stronie Następne tygodnie wyjaśniły nam to jednak, że Sami Zayn stanął po stronie prawdziwego OG Bloodline i tak też z nimi we czterech funkcjonował. We czterech słuchajcie, bez Pola Heymana, bo przez te wszystkie tygodnie, aż do nocy wczorajszej, kiedy odbył się właśnie epizod Smerdown z dnia 22 listopada, na którym to powrócił niespodziewanie Paul Heyman. Ostatnie 2 3 tygodnie to były tygodnie, gdzie trwały poszukiwania piątej osoby, która dołączy do walki Wargames po stronie Romana Rainsa, samego Uso, Jimiego oraz Jaya Uso. Powiedziałem samego Uso chyba tak, ale miałem na myśli samego Zayna, chociaż sami USO też jest poprawne i myślę, że nikt z Was by się do tego nie przyczepił. W momencie, w którym trwały poszukiwania piątej osoby do OG Bloodline na Wargame Survivor Series Match, w tym samym czasie Solo Cicoa do swojej drużyny zwerbował Bronsona Rida i to było bardzo dużym zaskoczeniem, bardzo dużym też zaskoczeniem, które nie spodobało się większości fanów. No bo jakim prawem Bronson Reed, który w żaden sposób nie był i nie jest powiązany z Bloodline, nie ma też korzeni samoańskich, chociaż trochę tak można powiedzieć, że wygląda i szczerze on naprawdę dobrze wpasował się w drużynę nowego Bloodline, pasuje tam, szczególnie u boku z Jacobem Fatu. Natomiast prawda jest taka, że żadnych korzeni i powiązania z Bloodline on nie ma. Od razu, jeśli pojawił się Bronson Reed, to pojawiły się też myśli, że po drugiej stronie pojawi się Seth Rollins. I takie próby też zostały podjęte. Jay Uso, Jimmy Uso sami Zain próbowali rozmawiać z Sethem Rollinsem, natomiast ten powiedział, że w żaden sposób nie dołączy do drużyny, w której jest Roman Reigns i nigdy nie zawalczy z nim po jednej stronie. I tutaj naprawdę zgodzę się z tym faktem, bo. Tego nie powinniśmy dostać na pewno w taki szybki sposób, jak dostaliśmy to wszystko w ostatnich tygodniach. I ja akurat nie mówię, że to źle, że w taki szybki sposób to dostaliśmy, bo zobaczcie, jak dobrze i jak wiele się wydarzyło przez ostatnie tygodnie. Fakt, wydarzyło się to szybko. Natomiast też ile nowych furtek jest otwartych, i nie musieliśmy czekać tygodniami, aż dołączy Jimmy Uso, aż dołączy Jay Uso. ...potem jeszcze przez następny miesiąc dołączałby Sami Zein. ...dla mnie to było ok, i ja z wielką chęcią i z radością oglądam co tydzień Smerdą czy Row. Wracając jednak do Sefa Rollinsa, bo bardzo dużo wokół jego osoby się podziało, ...i tutaj kompletnie zgodzę się z tym, że Seth Rollins nie pasowałby do tego zestawienia. O ile Bronson Reed jeszcze wizualnie do tego pasuje, tak Nowo nie pasuje tam w ogóle... ...i od razu zaczęły też pojawiać się pytania, dlaczego to nie będzie 4x4... ...albo dlaczego nie będzie to 5 na 5 i nie sięgniemy po kolejne nowe osoby z Bloodline, z rodziny samoańskiej. No ale teraz odpowiedzmy sobie na to samo pytanie i odwróćmy je trochę, no bo gdyby doszło tutaj do pojawienia się dwóch nowych osób, które mają samoańskie korzenie, które są z rodziny, z rodu Bloodline, to czy tych samoańczyków nie pojawiłoby się nam nagle już za dużo w WWE i czy to nie byłby przesyt? Jakby i tak Pół SmackDown to jest Bloodline. Jakby było ich jeszcze więcej, to też trzeba byłoby gdzieś w ten storyline ich upnąć. A chyba nie chcielibyśmy, żeby kolejne osoby skończyły tak, jak skończył Tongoloa, który jest po prostu gdzieś tam u boku tego Bloodline i nic nie znaczy. Prawda jest taka, że gdybyśmy dostali kolejne dwie osoby, jedną po stronie OG Bloodline, drugą po stronie New Bloodline, to byśmy na to z czasem narzekali, że tych Bloodlineczyków tutaj jest za dużo. Mając Bronsona Reeda, bo na razie na nim chciałbym się skupić, mamy naprawdę zajebisty element poszukiwania w tym rosterze, w którym już mamy i to jest super, bo bazujemy na tych talentach, które mamy. Mamy Bronsona Riddha, który też wprost mówił o tym, że zrobi wszystko, żeby zaistnieć, żeby zabłysnąć, żeby wbić się w tą scenę main eventu i to się dzieje. Dołączył do tej złej strony, jako Hill, dołączył do Solosikału i to jest super. On naprawdę bardzo dobrze do tego nowego Bloodline pasuje. Druga natomiast strona, strona faceowa, strona Romana Reigns'a, OG Bloodline. Tam działo się dość dużo, bo był temat właśnie Stefa był temat Cody'ego Rowdsa. Rozmowy były prowadzone na przykład jeszcze z LA Knightem. Tam naprawdę działo się dużo, aż w końcu doszliśmy do momentu, w którym to nic ze smerdą, ani nic z row nie chce do nich dołączyć. No i oczywiście Burza Mózgów. Paul Heyman, gdzie jest Paul Heyman? Paul Heyman nie odebrał telefonu od Romana Raina. W ogóle scena, którą zakończyliśmy ostatni epizod z Smerdą, w sensie ten tydzień temu, jakby z jakiegoś naprawdę jednego z najlepszych na świecie filmów. Naprawdę był to piękny moment, w którym... Telefon Paul Heymana był nieosiągalny. No i Bloodline, tak jak było we czterech, tak pozostało we czterech i tak dotrwaliśmy do ostatniego epizodu z Merylą z 22 listopada, gdzie OG Bloodline we czterech weszli przeciwko pięciu osobom z New Bloodline i Roman Reigns powiedział wprost, nie potrzebujemy piątej osoby, pójdziemy tam sami i najwyżej umrzemy razem. Nagle w momencie, w którym Roman Reigns wziął mikrofon i miał już coś powiedzieć, kiedy Solo oddał mu ten mikrofon, Nagle, moi drodzy, Ladies and Gentlemen, jaki to był przeogromny pop na tej arenie na pojawienie się Pola Heymana coś po prostu pięknego i mi samemu się pojawiła łezka w oku, bo to jest ogromny sentyment do jego osoby naprawdę. Duże kontrowersje od razu wzbudził ubiór Pola Heymana, który był bardzo mocno podobny, wręcz jeden do jeden odwzorowany tak. Jakby to Solo Seagull kilka tygodni temu nam się ubrał na smerdan. Czy ma to jakieś drugie dno? Być może. Czy może jest to po prostu tylko taki element, by nam zasiać takie ziarenko niepewności? Być może. Na pewno jest to zrobione po coś, ale być może nawet i nic nam to nie przyniesie w przyszłości, bo szczerze naprawdę bardzo mocno wątpię, żeby w jakikolwiek sposób Paul Heyman stanął po stronie Bloodline Solo Seagull. Nie ma takiej opcji. Jeśli pojawił się Paul Heyman i zaczął mówić o tym, że może ma problemy z matematyką, bo został rzucony na stół komentatorski w Madison Square Garden, tak to się wydarzyło, natomiast widzi, że mamy tutaj 4 na 5 i w żaden sposób to się nie odbędzie, ponieważ odbędzie się 5 na 5. I wtedy od razu kto się pojawi, po kogo Paul Heyman sięgnął. Czy będzie to nic No Raczej nie, bo by go po prostu Heyman nie zapowiadał. Być może Brock Lesnar, o którym też bardzo mocno spekulowało się w ostatnich tygodniach. W ogóle śmieszne też jest to, że widziałem screenshota, który latał po internecie przez ostatnie tygodnie, gdzie jeden z użytkowników napisał do Paula Heymana: Ej, Paul Heyman, wydarzyło się to, to i to. Musisz pomóc, musisz się odezwać, musisz wrócić do Romana Reynca i ogarnąć piątą osobę, i patrz, i kilka dni temu właśnie to się wydarzyło. Brock Lesnar pasowałby do tej historii, bo historia z. Miał i to miał nie byle jaką historię z Polem Heymanem także miał, i to nie byle jaką. Więc, Paul Heyman jako wiecie, mógłby sięgnąć po swojego dawnego klienta, ale nie sięgnął po Brock Lesnara. Sięgnął po innego byłego klienta, sięgnął po CM Punk'a, i to CM Punk. Został zapowiedziany przez Pola Heimana i to CM Punk dołączył do OG Bloodline i stanie po stronie Romana Reignsa drużyny Roman Reignsa na Survivor Series Wargames Meczu już 30 listopada. Jak nam się to słuchajcie, pięknie zamyka. Równo rok temu CM Punk powrócił na Survivor Series, powrócił po Wargames Meczu rok później na tym World Games będzie walczył. Czy uważam, że CM Punk w tej sytuacji jest dobrym wyborem? Tak, zdecydowanie tak i już tłumaczę dlaczego. Jak już mówiłem Federacja WWE postanowiła sięgnąć po osoby z obecnego rosteru i to jest uważam dobry ruch, ponieważ gdyby dołączyli tutaj kolejni Samończycy wierzcie mi, narzekalibyśmy na to. Mamy Bronsona Reader, który dostaje naprawdę ogromny push i naprawdę bardzo szybko zostaje wrzucony w walki najważniejsze w Federacji WWE obecnie. Po drugiej stronie Mamy drużyny OG Bloodline, do której byle kto nie mógłby dołączyć No bo wyobraźmy tam sobie na przykład takiego Powiedzmy Brona Breakera Nie, kompletnie by tam nie pasował Tak samo na przykład LA Knight Też by to tam nie pasowało Po prostu żadna z osób z obecnego rosteru Która coś aktywnie robi w WBTV Tam by po prostu nie pasowała Dlaczego natomiast pasuje tam CM Punk? A no dlatego powiedzmy chociaż Bo ma przepiękną historię z Polem Heymanem I to właśnie Paul Heyman po To Paul Heyman poprosił CM Punk'a żeby pomógł Romanowi Reignsowi i drużynie OG Bloodline na Survivor Series i to też wybrzmiało, to Paul Heyman ogarnął piątą osobę, która dołączyła do tej drużyny i Roman Reigns nie miał z tym zupełnie nic wspólnego, nawet co więcej, Roman Reigns powiedział wprost, że nie ufa CM Punkowi. i te słowa zostały wypowiedziane twarzą w twarz, my tego nie słyszeliśmy przez mikrofon, ale kamery to wychwyciły i tam poleciał naprawdę ciekawy dialog pomiędzy CM Punkiem a Romanem Reignsem którzy jeszcze chwilę wcześniej rozprawili się z nowym Bloodline i Jezus jaka to była akcja, jaka to była Sekwencja, gdzie Roman Reigns w tym samym czasie wykonał Spear, gdzie CM Punk w tym samym czasie wykonał Go to Sleep. Spear i Go to Sleep w tym samym momencie naprawdę zgrali się idealnie. I o ile CM Punk nie jest w żaden sposób powiązany z Bloodline, o ile on żadnej historii z Bloodline nie ma, to akurat uważam jest na plus, bo CM Punk nie może mieć nic za złe Roman Reignsowi ani nie może mieć, wiecie, jakby nic dobrego z nim na linii, po prostu jest. Mega neutralnym ziomkiem, który w ogóle z tym nie był nigdy i nie jest powiązany. Załatwił jego obecność tylko i wyłącznie Paul Heyman, którego CM Punk, jak wiemy, bardzo dobrze szanuje. I nawet kilka miesięcy temu dostaliśmy segment z nim, gdzie Paul Heyman przytulił się wręcz do CM Punk i poprosił go o pomoc kiedy to był on nękany przez Nowe Bloda i przez Solo Sikoe. Zamyka się to na naprawdę w bardzo fajną i ciekawą całość, która może doprowadzić nas nawet i w przyszłym roku powiedzmy do walki Roman Reigns kontra CM Punk, gdzie może na szali, na szali będzie Paul Heyman, zobaczymy. Została do tego zostawiona naprawdę bardzo duża furtka, ponieważ w tym dialogu, o którym mówiłem przed chwilą, wybrzmiały takie słowa jak to że to właśnie nie chodzi o to tutaj co jest pomiędzy mną a tobą nie chodzi o mnie nie chodzi o ciebie powiedział CM Punk chodzi o niego czyli o Pola Heymana na to odpowiedział Roman Reigns że to jest mój wise man, a CM Punk powiedział zobaczymy i to jest bardzo ciekawe ponieważ mogłoby nam to sugerować że Paul Heyman zdradzi Roman Reignsa a zostanie z CM Punkiem to naprawdę może pójść w wielu różnych kierunkach i wcale że podziało się to wszystko tak szybko nie zabiło moim zdaniem to niczego. Może faktycznie, gdyby odrobinę dłużej to potrwało, może bardziej zostały zbudowane te emocje, ale zobaczcie, jakie emocje teraz wywołał w nas powrót Pola Heimana i dołączenie CM Punk'a do drużyny Romana Reinsa To jest naprawdę, moi drodzy, niesamowite i moim zdaniem ten Wargames match zapowiada się bardzo, ale to bardzo dobrze. Obecność CM Punk'a w drużynie Romana Reinsa może mieć jeszcze jedno inne dno. Mianowicie takie, że Sefobie Rollinsowi może się to nie spodobać. Być może to właśnie CM Punk zajął miejsce Sefa Rollinsa. I tak to Seth będzie odbierał. Być może to Citroenis pojawi się w tym Warrior Meczu i będzie chciał zaatakować Simpanka, a może Romana Reynsa, może i na Ridas, z którym prowadził przez ostatnie tygodnie rywalizację. To jest naprawdę, słuchajcie, mega intrygujące, i sam jestem ciekawy, co z tego się nam wywiąże. Na pewno mogę powiedzieć, że mimo wielu negatywnych komentarzy, które w ostatnich tygodniach czytałem na polskich źródłach, na Twitterze czy pod filmikami na YouTube itd. Tak ja jestem zadowolony z tego, jak się to rozwinęło, i mam na to bardzo ciekawy rzut, bo przez ostatnie 30 dni nie nagrywałem żadnego materiału i mogłem sobie na spokojnie to wszystko prześledzić i powiedzieć Wam moje zdanie. Ja to sobie bacznie obserwowałem z tygodnia na tydzień, i teraz mogę Wam powiedzieć, że naprawdę ma to sens. Mimo, że faktycznie może momentami mogliśmy odczuć, że coś dzieje się za szybko, to jakby spojrzeć na to długoterminowo, to miało sens. Być może i faktycznie Arabia Saudyjska namieszała tutaj pieniędzy że chcieli tego tak bardzo szybko, i gdyby nie to. To podziałoby się to troszeczkę inaczej Natomiast w ogólnym rozrachunku Dostajemy naprawdę coś niesamowitego I ja już, moi drodzy, nie mogę doczekać się Survivor Series Wargames smachu, Ale na to jeszcze kilka dni przyjdzie nam poczekać A w tym czasie proszę was o to, żebyście w komentarzach Pod tym materiałem napisali Co wy o tym wszystkim uważacie Czy cieszycie się z tego, że CM Punk stanie Po stronie drużyny OG Bloodline Jeszcze taki smaczek, że CM Punk nie wzniósł palca ku górze, tylko pokazał go to sleep. I to też jest ciekawe, bo to nie jest na takiej zasadzie, jak Reed, że wiecie, dołączył do tego nowego blodań, i jest już jako nowy członek blodań, i uznaje cały czas solo i CM Punk jest po prostu dodaną osobą do OG Bloodline i to też jak najbardziej jest na duży, duży plus. Jak już moi drodzy mówiłem, serce komentarzy jest dla Was. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Czy może wolelibyście kogoś innego w miejsce CM Punka, a może byliście fanami walki 4x4, albo pojawienia się nowych osób z rodu samoańskiego? Zostawcie oczywiście polubienie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego materiału, a wierzę i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby one były regularnie. Natomiast jeśli. Tak by nie było, to po prostu wiecie, że gdy tylko będę miał czas, to na pewno ten film na kanale się pojawi, także bądźcie ze mną, wiem, że jesteście i bardzo to doceniam, subskrybujcie kanał, serce komentarzy jest dla Was, tam Was teraz odsyłam, trzymajcie się i do usłyszenia moi drodzy już wkrótce, cześć!